czy Twoja osoba ukochana tęskni za Tobą? Wróżba z kart Lenormanda i Tarota. Mam dwie grupy do wyboru. Moi kochani, dzisiaj zobaczymy, czy jest jakaś tęsknota, niezależnie o kogo pytacie, czy o jakąś partnerkę, czy partnera. Przyjrzyjmy się, co karty powiedzą. Wybierzcie sobie, moi kochani, grupę, która Wam odpowiada, która przyciąga Wasze oko. Pierwsza grupa to karty Lenormanda i muszelka taka brązowa z Morza Śródziemnego, lub druga grupa to karty Tarota z muszelką białą z Morza Śródziemnego. Więc wybierzcie sobie albo karty, które lubicie, talię, którą uwielbiacie, lub muszelkę, która przyciąga Wasze oko, Waszą uwagę. Zróbcie to szybko, intuicyjnie. Ja oczywiście zapraszam wszystkich tych, którzy uwielbiają te dwie karty, talie Tarota i Lenormanda, te dwie talie lubią, żeby oglądali sobie calutki filmik. Wtedy być może w każdej grupie znajdziecie coś, co rezonuje tutaj z Wami. Ale zapraszam oczywiście również do wyboru. Napiszcie mi później w komentarzach, czy Wasza grupa, którą wybraliście, lub która grupa z Wami rzeczywiście rezonowała. Dobrze, więc zaczynamy, moi kochani. Ja w międzyczasie oczywiście Was zapraszam do subskrypcji mojego kanału, do lajkowania z łapkami w górę, do pisania komentarzy. Po prostu bądźcie aktywni na moim kanale. Cieszę się naprawdę z każdego Waszego serduszka, smajlika, komentarza. Naprawdę czekam na Wasze komentarze, czekam na Wasze łapki w górę, subskrypcje nowe. Cieszę się, że kanał się rozwija, że jesteście tutaj aktywni, przychodzicie, patrzycie codziennie, oglądacie, słuchacie. Dziękuję Wam za Waszą obecność, kochani. Jestem wdzięczna za to, że kanał się wspaniale rozwija. Jestem wdzięczna, że jesteście. Cieszę się i pozdrawiam Was. Teraz zobaczmy sobie grupę pierwszą. Czy osoba ukochana tęskni? Szczury, statek, koniczynka i słońce. W przełożeniu kart Lenormanda księżyc, czyli księżyc, mamy słońce i księżyc, czyli energię damską i męską. Oczywiście księżyc mówi o tęsknocie, o tym, że ta osoba myśli wieczorami i nocą, może śni o Was, może czuje się jakoś z Wami telepatycznie połączona lub chce się połączyć z Wami telepatycznie. Oczywiście karta tęsknoty, czyli odpowiedź jest od razu tak, ta osoba tęskni. Również słońce, tutaj ta wibracja kobieca mówi o tym, że tak, że tęskni, ponieważ słońce jest zawsze odpowiedzią tak, ma tutaj gorące jakieś myśli, uczucia do Was. Jest jakaś strata między Wami w komunikacji, czy w spotkaniach, czy coś, co żeście między sobą w Waszej więzi, w Waszym połączeniu stracili. Jest też karta statku, czyli być może jest jakaś odległość między Wami geograficzna, łączą Was może jakieś, nie wiem, kilometry, miasta, państwa, kontynenty czy oceany, lub jest jakaś tutaj odległość geograficzna, być może jest chęć spotkania się właśnie, chęć szczęścia znowu ponownego. Także uczucia tej osoby są tutaj w stosunku do Was jakieś pozytywne lub gorące i tęsknota na pewno tutaj w pierwszej grupie jest widoczna z kart. Dziękuję grupie pierwszej i zapraszam, kochani, grupę drugą z kart Tarota i muszelka biała. Zapraszam serdecznie. Czy osoba Wasza ukochana tęskni? Czy osoba ukochana tęskni? czy osoba ukochana. Cztery monety, 6 kielichów, 6 buław i dwie buławy. W przełożeniu wieża. Wow, tutaj nie wiem, albo jakaś kłótnia była między wami, jakiś problem, jakiś, nie wiem, wybuch, eksplozja, nie wiem, nerwy, coś, co się musi rozwalić, ponieważ tak dalej nie może być, coś, co musi się przetransponować, zmienić, od początku jakby powstać, odbudować. To jest osoba jakaś, która trzyma się swoich zasad, swoich argumentów, swojej przeszłości, jest uparta, trudno jej jakby tutaj iść w kierunku jakichś zmian, coś zmienić, tak, ale pytanie jest, czy osoba tęskni. Tak, pomimo, że trzyma się tutaj swoich racji, osoba tęskni. Mamy kartę wspomnień, tęsknoty, 6 kielichów, uczuć również, powracania do waszych jakichś wspólnych, spędzonych wcześniej, w przeszłości chwil, momentów, tak? Czyli ta karta jest typową kartą wspominania, tęsknoty. Mamy również 6 buław, czyli jakieś dobre wiadomości, dobre wieści, pozytywne tutaj wiadomości. No i karta 2 buław, czyli podjęcie decyzji tej osoby, w którą stronę chciałaby pójść, jak się zdecydować, co postanowić, tak? Czyli tutaj ta osoba się zastanawia, co ma zrobić, w którym kierunku ma pójść, czy ma jakby dać szansę tutaj waszej relacji, czy ma napisać być może, czy zadzwonić, tak? Ale kochani moi, karta 6 kielichów to na pewno, powtarzam, karta wspominania, karta bratnich dusz, nieraz też karta wspominania, co było między wami, emocjonalnego tutaj wspominania, fantazjowania, marzeń. Także mamy też tęsknotę. Dziękuję serdecznie obu grupom. Pozdrawiam Was serdecznie i do usłyszenia już wkrótce.